No, witajcie moi kochani, z tej strony ja, Wasza Loa, i dzisiaj gramy w SSO, tak. Robimy dalej te zadania, które wczoraj zrobiliśmy. No i będziemy dalej też robić rekrutację w tych fiordach. No, jak żeby inaczej. Zmieniałam swój sprzęt, bo po prostu, no, podoba mi się tak, o, powiedzmy. Więc teraz zmieniłam wygląd kucyka. Więc no. Aha, nie przyjmuję. Punkt jest, że ja nie przyjmuję do znajomych. Nawet was nie przyjmuję, nie chcę mieć zbyt dużo. Tego nie przyjmuję. A poza tym niektórzy tylko są po to, bo mam wysoki poziom. Chcą się tylko pochwalić, że zobaczcie, jaką mam koleżankę. No ale super wysoki poziom, zobaczcie to dalej. No i to. Raz też tak miałam, ale zeznawałam z tego i po prostu. Dźwigu? Czekaj, czas. Spytaj Benka, czy robotnicy za pomocą przyłączy pożyczą dźwig. Ale on sam jest północy przełącz, to już proszę bardzo. Woda! Właśnie. Ja tego nigdy nie widziałam, nie? Znaczy ja tego wczoraj nie widziałam, nie? Jakby co? Oj, oj, oj. Ta się rozlegowała jaka? Nie wiem jak. To się chyba stanęło. Te wody są nie po ramieniu. Aha, dzisiaj będziemy sobie iść na kucyku, tak? Bo tak. Nawet jeśli tam będzie wolniejszy. Mi się tak podoba. Czekajcie, bo ja mam teraz takie lekkie zastanowionko. Zadajcie Anny prezent dla pani Rose. Może coś wspólnego ze slalomem. Zasad Lola jest doskonała. Może poza tym, że nigdy nie dała mi wygrać gry w pojedynkę. Z geniuszem, jeśli chodzi o te o gry wideo, dobra? No dobra, ale. Chciałam znaleźć. Znaleźć idealny prezent dla pani Mrose. Może coś świeżego, wspólnego ze salonem. Salonem, ale nie mam zaznaczone, gdzie mam tego szukać. Bo rozumiem, jestem ślepa. Nie, to nie jestem widzę. Jakby coś widzicie, jakby coś zobaczycie, to możecie powiedzieć mi w komentarzu, ale jak to tutaj nic nie widzę. Idealny prezent to. Nie wiem, zaraz to ja sobie. Nic takiego aktualnie nie widzę. Coś wspólnego z grą. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, musiałam znowu w ogóle zaglądać, ale mi się nie chce, nie? Nie chcę was mówić, że coś tam. Nie wiem, czy coś, ale no po prostu. No, bo ja naprawdę nie wiem, co ja mam takiego znaleźć. Czemu to ja muszę coś robić, a nie on? Czy to on jest ogólnie tutaj bohaterem? To czemu on? Znaczy, przecież on tutaj się nie zykał, to czemu on tego zrobić nie może? Tylko ja. Naprawdę nie wiem. Idealny prezent. No ale to po pierwsze to gdzie ja mam to znaleźć, co? Chyba jednak skorzystam z Goblu. Momencik.
Czekajcie, to jest pani. Muszę zobaczyć jeszcze raz. Morsa. Aha, dobra, okej, wiem, dobra. Już wiem, nie trzeba mi mówić, wiem. Ja zajrzałam Google, bo niestety nie wiedziałam do końca, gdzie to jest, a teraz już wiem. Chyba. Czekajcie momencik. Chciałam sobie słuchawki inaczej założyć. Dobra. Wait. Czy to? Czy to? To? Aha, dobra, już wiem, dobra, nieważne, nie, a wola to ja mam dosyć popularną, więc nie wiem. Dobra, teraz muszę iść do pani Holdsworth, Holdsworth, lepsze ja tak ją nazywam, nie wiem jakby. Ale to raczej nie. No nie, ale no to trochę, bo ja nie wiem, gdzie jest ten prezent dla Rose. Wiesz, to pani Mroz, przepraszam, Mroz, nie wiem, co się czyta. Musieliśmy pomóc, chcę się oświadczyć. Oświadczyć? Haha. Kupiłem pierścionek, ale to za mało. Znajdź dla niej prezent, który naprawdę pokaże, jak bardzo mi na niej zależy. No to po co pierścionek jej nie wystarcza? A mój dźwig będzie... Twój na tak długo, jak będzie trzeba. Ona kocha slalom tak jak ja. Może coś slalom. Slalom. To coś tam na świętej gry, tak? A, tutaj! Ślepa, wiem. Jestem ślepa, wiem. Nie trzeba mi powtarzać. Prezent? O, będę czytać. Jej zaczął ten, mam teraz taką wenę. Przepraszam. Prezent, który ma coś wspólnego ze slalomem. Dobra, dobra. Weź moje trofeum, które zdobyłem w Mistrzostwach Świata w slalomie kilka lat temu. Jak myślisz? Nie jest zbyt romantyczny, wiem. Ale pogadaj z Tan, może ona wymyśli, jak uczynić ten prezent bardziej romantycznym. Ale z tego co wiem, to Tan, ona jest cofnięta na Justina. I ona nie chce gadać w ogóle. Przepraszam bardzo, jakim to... Nie klikam. Romans? Czy jest ktoś, kto rozumie, że to ja? Gdybym pożyczyła trofeum na sekundę, napisałabym książkę o miłości. Poczekaj chwileczkę. Tylko spójrz, całkowicie różowy. Oczywiście, mówiłaś, że jest troszkę starsza. Że jest troszkę starsza. No, no może więcej niż trochę. Porozmawiaj z panią Holdsworth. Ona jest stara jak świat. Ej! Czy ty się tak uśmiałasz z niej? To jest tak... To jest piękna kobieta. Nie ma, nie będę tak mówić. Znaczy, inaczej. To jest miła, starsza pani. Dlaczego ty ją powiedziałeś, że ona jest stara jak świat? Błagam cię, Tan, co ty tak sobie, co ty sobie myślisz? Co ty myślisz, że co, że jesteś najlepsza i nie możesz sobie tak mówić o każdego? Wait. Tan, czekaj, wracamy. Tan, słuchaj, coś ci powiem. Jeśli ty tak mówisz, nie mile, o każdym, to ja już do ciebie nigdy nie przychodzę na wyścigi. Rozumiesz? Nigdy. Nawet na trenowanie tego kucyka. Rozumiesz? Nigdy nie przyjdę.
Nawet nie myśl sobie, że dostaniesz ode mnie hajs za to, że wybrałeś wyścig. Nie myśl sobie. Elonara, żegnaj. Straciłaś klientkę. Ja sobie nie pozwolę na takie coś. Podsłuch, czekaj, co ci muszę powiedzieć? Tan, wiesz, jak do ciebie tan powiedziała, że jesteś stara jak świat. Słuchaj, to jest niemiłe. Ja tak do niej już tak jej dogadałam i sama rozumiesz. A to dobrze, że jej dogadałaś. Cieszę się, że mam taką pomocną uczennicę. O, dziękuję pani. Proszę, posadziłam w nich mlecze. Eleganckie, klasyczne i ze smakiem. Postawiłam je na stole. O tam, spójrz, jak świetnie wyglądają. Potrzebuję więcej ozdób, sądzisz? Dobra. Ona uwielbia i... Czekaj, ja nie mogę się doczekać, czekaj. Heavy metal. O, już ją sądzę. Mówisz? Pogadaj z facetem na lądowisku Dark Court. Tam w dole wyglądają na heavy metal typy. Młode. Aha, już wiem gdzie. Tak, wiem, ja jestem idealna w udawaniu tego głosu, wiem. Nie chciałem powtarzać. Ja są dźwięki z gry, czekajcie. Ja ustawiłam, że będą dźwięki z gry, nie? No to czekajcie, no to... Tak, a to zrobię... Tak, niech będzie. Może będzie coś lepiej, nie wiem. Muszę teraz zostawić głos na ten mys. Gdzie mam iść tak dokładnie? A, tu. What the... Aha. Stary, potrzebuję jakiejś wiadomości, bo już być... Fuj, to naprawdę wszystkie trofeum. Jest takie nudne, ale nie martw się. Zrobimy tak, żeby było cool, daj mi je. Okej. Okay. Spójrz teraz. Super, no nie? Przykleiłem kilka czaszek. Teraz wygląda fajnie. Kto nie chciałby mieć czegoś tak niesamowitego? Proszę. A teraz zjeżdżaj. Daj ulepszone trofeum, będę go... Dobra, już wiem, czyli mam tam wrócić. Okej. Okay. Spoko. Czekajcie momencik. Dobra. Musiałam napisać. Teraz ja mam tam wrócić, tak? Au. Nie wiem jak wy, ale mi ten kurczak wygląda przez słodko w tej fryzurce. Nie wiem jakby, ale ja się nie mogę doczekać mojego wyjazdu nad morza. Jakby co to nie wiem, gdzie wyjedziecie. Możecie się dopisać w komentarzu, gdzie jedziecie. Ja oznaczę serduszkiem najciekawsze wyjazdy. Więc no. Nie żeby coś, nie? Ale znaczy, wiecie, no nie żeby coś. Ale po prostu jestem ciekawy, gdzie wyjedziecie. Najciekawsze właśnie może znaczy serduszkiem, żeby było wiadomo. Wow! Czekajcie? Wow! Lola ma łzy w oczach. Mam łzy w oczach z zachwytu, ale czegoś brakuje. Czegoś, co mówi, że jest ode mnie. Muszę jeszcze tylko coś dodać. Proszę,
Trafy doskonały. Przespałem moją koparkę na górze, żeby zawsze myślała o mnie, gdy na nią spojrzy. Możesz jej to dać ode mnie? Jestem zbyt nieśmiały. No, naprawdę. Trzymaj kciuki i miejmy nadzieję, że jej się spodoba. Co tu jest? Myślę, że zaraz zemdleję. To najładniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Nikt nigdy nie dał mi czegoś takiego. Bang naprawdę jest ideałem. Bang. Kocham cię! Boże. O Jezu. Aurora. Bang jest najmilszym człowiekiem na świecie. Upewnię się, że od razu wyślę ci dźwig. Tylko najpierw chwilę się pościgajmy. Wysłałem mnie, przejdź się teraz i porozmawiaj z kierownikiem budowy. Okej? Okay. Czyli to na górę. Spoko, luzik. Nagrywa mi się w ogóle? No, nagrywa. Aha, i to zniknęło, jej! Nie zauważyłam nawet. Tu? Ten kierownik? Halo? Kierownik? Aha, kierownik tam jest. Wiem. Teraz wiem, no zapomniałam oczywiście. Klasyk. Przecież ten to chciał. Coś, no. To nie, to co nie idziemy, no nie? Może... No nie, na czas? Dobra. To sobie pójdziemy teraz do Valley. Tam, gdzie mamy zrobić te zadania z fiordami. I tutaj mam jeszcze popularną, co ja mam, ten odciągi lubianą, więc sami rozumiecie, nie? Wiecie, ja się zastanawiam, czy bym się kucyka, no wezmę kucyka, no błagam, no. To trochę w sumie zajmie. Jak się jest na tym małym kucy kurty, później po uciu. Dobra. Oczywiście, jakby co to w środę, znaczy będą kolejne zadania kontynuowane. Będziemy je dalej robić. Jest, no i w środę też postaram się, o ile zadania się nie skończą, na przykład nie wiem, we wtorek się nie skończą, no to wtedy będziemy robić jeszcze je dodatkowo w środę. Prócz zadań z, oczywiście, druidami. Więc mam nadzieję, że oczywiście wam się podoba taki plan. Będzie dłuższy odcinek. Fajnie, może być też różny. Może się zrobić tak, że odcinek będzie godzinowy. Też, że będzie przez godzinę, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeskadzać. O ile się ten odcinek załaduje na YouTube'a, to raczej będzie wszystko stupi. No naprawdę to trochę zajmie faktycznie, bo jestem taka wolna, że na tym koniku. Ale na razie będzie ok. Już mogę wziąć tego mojego Islanda. Dla mnie ogólnie ta fryzurka, nie? To teraz jest, to dla mnie na wszystkich koniach wygląda przekozacko. No oprócz na tych starych fryzach, bo już próbowałam na jednym i nie wyglądała to zbyt dobrze. A ogólnie to mi na każdym koniu to pasuje. No wiem, trochę to zajmie.
Ja tam zostałam, bo tam na dole jest jakiś wyścig, nie? Ja teraz znam, czy ten wyścig tutaj jest tam, czy to jest tu. W sensie do tych fiordów, bo jak do tych fiordów, to chętnie go zrobię. No, dalej. Koniec. Więc no, to sami rozumiecie. Tak, ja milczałam, bo się zamyślałam nad czymś. Przepraszam. Się wsłuchałam piosenkę i się zamyślałam. Fajnie. Może mi kończy się po prostu normalnie pozabija teraz. Normalnie zjechać, jak porządny koń, to o, nie, tak, fajnie, nie, no. Kurde, myślałam, że się uda. Ja tak centralnie zjechała na to, ale nie, oczywiście. Czemu tu musisz zrobić zbieranie? To postać nie może po prostu tego normalnie zebrać, po prostu normalnie tego urwać. Tylko musi mieć czekanie na to, udę, no, bo no. No właśnie. Ja tego nienawidzę. Ja zawsze takie coś mam, o i takie on po prostu przeskakiwać przez to. Nie wiecie co, ja tak sobie patrzę, nie? Było fajne zdjęcie z tego, nie? Ale oczywiście tutaj, wiecie. O, tutaj jest idealne zdjęcie, zobaczcie. To będzie idealne zdjęcie. Żeby on mi się nie... Właśnie nie robił w ten sposób. O, ale fajnie. Dobra. Dobra, no. Dobra. Koniś, koniś! Kurde. No
No, ale skoczył fajnie. Czekaj. A ja mam pomysła, żeby to zrobić. Żeby tak, wiecie, tak. Ale zobaczcie, to tak słodko wygląda. Takie cute to jest, tylko szkoda, że ma zamknięte oczy. Tak, bo w nocy to tak fajnie wygląda, bo tak nie ma tej mgły takiej, nie? Wiem, że mam chyba taką ulubioną, dlatego ja to wszystko robię. To jest 25, to 20. Dobra. To by było na tyle, moi kochani widzowie, tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. No i widzimy się w kolejnym.